Cześć, przed nami 15 odcinek drugiej serii lekcji pływania z Neptunem. Dzisiaj zajmiemy się skokiem startowym ze słupka. Zapraszam do oglądania. Skok startowy to jeden z najistotniejszych elementów wyścigu pływackiego i często decyduje kolejności na mecie. Warto pamiętać, że w momencie skoku startowego nasza prędkość w wodzie bywa nawet dwa razy większa niż prędkość na dystansie. Pamiętajcie, że nawyki systematycznego doskonalenia skoku startowego u przyszłych zawodników powinny zaczynać się już we wstępnym etapie nauczania. Dlatego urozmaicajcie swoje zajęcia instruktorzem i doskonaleniem tego elementu. W pierwszej serii lekcji pływania z Neptunem znajdziecie ćwiczenia, które wprowadzą Was do skoku startowego. Link do odcinka właśnie pojawił się u góry ekranu. Jeżeli czujecie się na siłach, dzisiaj zrobimy krok dalej. Przeanalizujemy poszczególne fazy skoku oraz pokażemy Wam kilka kolejnych ćwiczeń. Wspomnimy też o sygnałach startowych. Zaczynamy! W skoku startowym możemy wyróżnić kilka następujących po sobie faz. Pozycja startowa, odbicie, faza lotu, wejście do wody, poślizg, szybowanie i ruchy lokomocyjne. Ważne są również sygnały startowe, zatem przejdźmy do krótkiej analizy. Start w wyścigach w stylu dowolnym, klasycznym, motylkowym i zmiennym rozpoczyna się skokiem ze słupka. Na długi gwizdek sędziego głównego pływacy wchodzą na słupek startowy i tam pozostają. Na komendę startera na miejsca bezzwłocznie zajmują pozycję startową, z przynajmniej jedną stopą na przodzie słupka startowego. Położenie rąk nie ma znaczenia. Gdy wszyscy pływacy stoją nieruchomo, starter podaje sygnał startu. Pozycja startowa polega na ustawieniu się na krawędzi słupka i przyjęcia pozycji umożliwiającej odbicie się od słupka. Obecnie stosuje się kilka pozycji startowych w zmaganiach indywidualnych. Najstarsza z nich to grab start. Nogi ustawiamy obok siebie w lekkim rozkroku, chwytając palcami stóp krawędź słupka. Track start, czyli start lekkoatletyczny. Tutaj jedną nogę ustawiamy na przedniej krawędzi słupka z palcami chwytającymi krawędź, a drugą z tyłu. Modyfikacją track start będzie kick start. Po dopuszczeniu przez fina na słupkach startowych pojawiły się belki do nogi zakrocznej, o które opiera się tylną stopę. Dzięki temu rozwiązaniu zawodnik może z większą siłą oddziaływać zakroczną nogą na blok startowy. Ta nowinka techniczna, jak pokazują badania, spowodowała, że pływak może osiągnąć krótszy czas do 15 metra. Na komendę startera podchodzimy do krawędzi słupka. Przyjmujemy pozycję startową z lekko ugiętymi nogami w kolanach, tak aby biodra znajdowały się w najwyższym punkcie. Pochylamy tułów, dłońmi chwytamy krawędź słupka, barki ustawiamy przed słupkiem. Pozycja powinna być komfortowa oraz powinna zapewnić maksymalną równowagę. Mięśnie rozluźniamy. Zbyt mocne przeniesienie ciężaru ciała na przednią część stopy może spowodować przedwczesny start, na tylną spóźnienie skoku. Jeżeli ciężar ciała nie będzie prawidłowo rozłożony, nie uzyskamy maksymalnej siły wybicia ze słupka. Tutaj następuje maksymalne napięcie mięśniowe, które ma na celu jak najszybsze oraz najmocniejsze oderwanie się od słupka, a w konsekwencji zapewnienie najkorzystniejszych parametrów lotu. Na sygnał startera wykonujemy ruch głowy i ramion w przód i w górę, przesuwając jednocześnie biodra do przodu. Teraz następuje moment odepchnięcia, w którym prostujemy plecy oraz stawy kończyn dolnych. W przypadku startu lekkoatletycznego prostowanie nóg rozpoczyna się od nogi zakrocznej, po czym noga wykroczna przejmuje energię i kończy odbicie. Po odbiciu się od słupka następuje faza lotu. Tutaj dążymy do uzyskania pozycji, w której biodra będą wyżej położone od barków i głowy. Zanim to jednak nastąpi, po odbiciu od słupka tułów i głowa będą w pozycji niemal równoległej do lustra wody. Ręce przenosimy do przodu i zaczynamy je prostować do pozycji strzałki. Ciało powinno być wyciągnięte. Opuszczamy ramiona i głowę w kierunku lustra wody, wyginamy się nieznacznie, załamując biodra. W tym momencie uzyskujemy optymalną pozycję wejścia do wody. Gdy następuje kontakt dłoni z wodą, ciało musi być już maksymalnie napięte i przybrać najbardziej opływowy kształt.
Pamiętajmy o nabraniu powietrza, które pozwoli nam na płynięcie do 15 metrów pod wodą i zwiększy wyporność ciała. Zanim omówimy następną fazę, czyli wejście do wody, chciałbym zaznaczyć, że spotkacie się tutaj z pojęciem kąta ataku wody. Jest to kąt między poziomem wody a górną częścią ciała, gdzie wierzchołkiem kąta są palce u dłoni pływaka. Możemy powiedzieć, że jest on mniejszy u kraulistów, większy u delfinistów i żabkarzy. Idąc dalej, uważa się, że zawodnik o słabej fazie podwodnej powinien wejść do wody bardziej płasko, by szybciej przejść do pływania pełnym stylem. Natomiast zawodnik z dobrą fazą podwodną powinien dążyć do większego kąta ataku, aby wejść do wody głębiej i wykorzystać atut pływania pod wodą. Dla mnie jest to sprawa mocno indywidualna, która będzie zależała od wielu czynników, w tym od predyspozycji zawodnika. Spójrzcie. Możliwość poprawy skoku w locie ogranicza się w zasadzie jedynie do przyjęcia odpowiedniego kąta ataku wody oraz kąta w biodrach. Wejście całego ciała do wody powinno odbywać się w jednym punkcie na wodzie, czyli ręce, biodra i nogi powinny wejść do wody kolejno po sobie w tym samym miejscu. Im mniejszą średnicę będzie miał punkt wejścia do wody i w konsekwencji mniejszy rozprysk wody, tym mniejsze opory wody. W chwili, gdy głowa i tułów zawodnika zanurzą się, powinien on skierować ramiona do przeciwległego brzegu i dążyć do uzyskania pozycji poziomej. W momencie zanurzania się stóp w wodzie należy wykonać mocne odepchnięcie, wyprost stóp. U wytrenowanego zawodnika będzie to pomagało w uzyskaniu maksymalnej prędkości podczas poślizgu. Podczas wejścia do wody bardzo ważne jest również odpowiednie napięcie mięśni. Ramiona i tułów są bardziej napięte niż mięśnie nóg. W fazie podwodnej musimy cały czas utrzymywać jak najbardziej opływową pozycję. W chwili, kiedy zaczniemy wytracać prędkość, w kraulu i delfinie uruchamiamy pracę nóg, a w żabce przystępujemy do ruchu ramionami. Przedwczesne rozpoczęcie pracy pod wodą przyczyni się do wyhamowania. Na tym etapie zawodnik powinien wyczuć moment, kiedy prędkość spada poniżej średniej prędkości pływania na dystansie i rozpocząć pracę pod wodą. Na początku pracy ruchy wykonywane są z maksymalną częstotliwością. Napięcie mięśniowe jest mniejsze niż podczas wejścia do wody. W kraulu zawodnik uruchamia pod wodą delfinową pracę nóg, a w momencie wytracania prędkości przechodzi do pływania pełnym stylem. W momencie, kiedy czujemy, że za chwilę przetniemy taflę wody, przestajemy kopać nogami do delfina i zaczynamy pracować nimi do kraula. W tym samym momencie następuje również ruch jednego ramienia pod wodą. Przebicie tafli wody powinno być bardzo energiczne, a pierwszy cykl dużo silniejszy od pozostałych. W przypadku delfina zaczynamy również od delfinowej pracy nóg i przejście do pełnego stylu. Za każdym razem musimy również zwrócić uwagę na moment wyjścia z wody. Inaczej będzie w żabce, gdzie według przepisów FINA zawodnik po starcie i po każdym nawrocie może wykonać jeden ruch ramion całkowicie do tyłu w kierunku nóg, w czasie którego może być zanurzony. Pojedyncze delfinowe kopnięcie jest dozwolone w czasie pierwszego ruchu ramion, po którym następuje kopnięcie w stylu klasycznym. Start w wyścigu pływackim jest elementem trudnym do oceny. Poszczególne fazy, od momentu sygnału startowego do momentu wejścia do wody, czyli wszystko co widzi trener, trwają nieco poniżej 1 sekundy. Faza podwodna również będzie trudniejsza do oceny od pływania pełnym stylem. Trudno jest więc wychwycić wszystkie niedociągnięcia jednocześnie. W treningu skoków do wody ważne będzie skupienie się na poszczególnych elementach, które po złożeniu w całość powinny dać obraz słabych i mocnych stron zawodnika. Przejdźmy teraz do ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie to skok do wody na nogi. Na początku pamiętajmy o pozycji. Palce muszą być zahaczone o krawędź słupka. Wykonujemy skok w dal, akcentując mocne odbicie. Pamiętajmy również o skoordynowaniu ruchu rąk z odbiciem, dzięki czemu wydłużymy nasz skok. W tym ćwiczeniu użyjemy drążka lub makaronu. Tym razem skaczemy już na główkę.
dalej akcentując mocne odbicie. Trener powinien dostosować odległość i wysokość żerdzi w zależności od umiejętności zawodnika. Podczas kolejnego ćwiczenia ręce zostają z tyłu przy biodrach, a akcent przypada na odepchnięcie się rękami od słupka. Skok do koła z makaronów pozwoli trenować idealne wejście do wody w jednym punkcie. Średnicę i odległość koła dobiera trener. Dla bezpieczeństwa celowo dobraliśmy miękki przyrząd, a nie na przykład koło ratownicze. Skok z wyrzutem deski ósemki trzymanej oburącz. Podczas lotu deskę wyrzucamy do przodu, co spowoduje, że przez ułamek sekundy spojrzymy przed siebie. Ćwiczenie pozwoli wydłużyć fazę lotu. Zamiast deski ósemki możemy użyć innego sprzętu, na przykład piłki. Ostatnie ćwiczenie to tak zwany scyzoryk. Podchodzimy do krawędzi słupka, zahaczamy palce stóp i wykonujemy skok w przód i w górę. W powietrzu musimy złamać biodra, ułożyć ręce do strzałki, wyprostować się i w tej pozycji wchodzimy do wody. Za nami odcinek poświęcony skokom startowym ze słupka. Trenujcie poszczególne fazy skoku i pamiętajcie, że w tym elemencie, jak i w wielu innych w pływaniu, dużo zależy od indywidualnych predyspozycji zawodnika. Nie zapomnijcie również o komentarzach i kliknijcie dzwoneczek, a wtedy na pewno nie przegapicie kolejnych naszych odcinków. To tyle na dzisiaj, dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.